Zapraszam Państwa do odbycia wirtualnego spaceru po naszym mieście. Tczew jest jednym z najstarszych miast Pomorza Gdańskiego. Prawa miejskie nadaje Tczewowi książę pomorski Sambor II w roku 1260, wykorzystując jego dogodne położenie nad Wisłą i skrzyżowaniu dróg z południa do Bałtyku oraz z zachodu na wschód. Herbem Tczewa jest legendarny stwór, pół orzeł, pół lew, czyli gryf, który, jak głosi legenda, uratował życie Małgorzacie, córce Sambora II, późniejszej królowej Danii. Nasz spacer rozpoczynamy z dziedzińca Fabryki Sztuk, gdzie zgromadzono wiele ciekawych obiektów i pamiątek. Wychodząc na ulicę 30 stycznia, odwracamy się i widzimy już pierwszy z zabytków. 40-metrową wieżę ciśnień z 1905 roku, zachowaną w dobrym stanie, dzięki której tczewianie dysponowali bieżącą wodą już od początków XX wieku. Po lewej stronie mijamy XIX-wieczny tzw. Stary Cmentarz Katolicki oraz Cmentarz Protestancki. Nadmieńmy, że w XVI wieku ponad połowa mieszkańców Tczewa to byli zwolennicy nauk Marcina Lutra. Przed nami dwa duże neogotyckie budynki z 1908 i z 1905 roku. To gmach naszego ratusza i Poczty Polskiej zaprojektowane przez Karola Hempla. Mijamy budynek Urzędu Miasta, budynek zbudowany w XIX wieku, gdzie wcześniej znajdowało się Centrum Edukacji Dorosłych, Szkoła Budowlana, a po II wojnie światowej Szkoła Handlowa. W czasie zaborów było tu Gimnazjum Żeńskie imienia Augustyny Wiktorii. Naprzeciw szkoły stał do roku 1920 pomnik cesarza niemieckiego Wilhelma I, który zburzyli marynarze generała Józefa Hallera. Schodzimy w dół, w kierunku Wisły. Dochodzimy do XIX-wiecznego budynku Sądu Grodzkiego, a dziś Biblioteki Publicznej imienia Aleksandra Skulteta. Od strony ulicy Kościuszki obserwujemy zakratowane okna dawnego aresztu, gdzie według mieszkającego na tej samej ulicy przedwojennego historyka Edmunda Raduńskiego panowały bardzo surowe warunki bytowe. Na ulicy Łaziennej oglądamy budynek dawnych łazienek miejskich z 1913 roku z pięknym witrażem zachowanym po znajdującej się w środku budynku fontanny. Obok tczewskich łazienek, stojąc w dawnej fosie, obserwujemy odrestaurowane mury obronne z XIV wieku, zbudowane pod nadzorem krzyżackim. Mury otaczały całe stare miasto i służyły obrońcom nawet w XIX wieku, a szczególnie w roku 1807, w czasie bitwy pod Tczewem między wojskami polsko-francuskimi, dowodzonymi przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego, a wojskami pruskimi pod wodzą majora Botta. Stąd udajemy się do najcenniejszego tczewskiego zabytku, do naszej fary, czyli gotyckiego kościoła pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Tu podziwiamy piękny barokowy ołtarz główny z obrazami z 1690 roku przedstawiającymi sceny ukrzyżowania. W kaplicy bocznej podziwiamy piękną pietę z XV wieku oraz ścienne portrety świętych niewiast z XIV wieku. Godną zauważenia jest barokowa ambona z postaciami ojców kościoła, wizerunkami czterech ewangelistów oraz zadaszeniem, gdzie znajdują się figurki, personifikacje wszystkich kontynentów. Prawie naprzeciw ambony, na jednym z filarów, dojrzymy rzeźbę przedstawiającą naszego księcia Sambora II. Możemy jeszcze obejrzeć kryptę Czarlińskich, kaplicę świętego Jana, która jest równocześnie kaplicą pamięci narodowej.
Wychodzimy na rynek Starego Miasta, czyli plac Hallera, wcześniej plac Wolności, a przed II wojną światową plac Pierackiego. Tu podziwiamy kamieniczki z przełomu XIX i XX wieku, ale posadowione na fundamentach gotyckich. W jednej z nich mieszkali słynni tczewscy podróżnicy Jan Reinhold Forster i jego syn Jerzy, którzy w latach 1772-1775 uczestniczyli w drugiej wyprawie dookoła świata pod dowództwem angielskiego kapitana Jamesa Cooka. Prawie na środku rynku od XVI wieku do roku 1916 stał ratusz miejski, który spłonął w czasie I wojny światowej. Od rynku już jest niedaleko do Wisły, przez którą przerzucono w Tczewie trzy mosty, dwa w XIX wieku i jeden knybawski w XX wieku. Mosty, z których słynie Tczew, to ten pierwszy, obecnie remontowany, który został wybudowany w latach 1851-1857 jako most kolejowo-drogowy, zaprojektowany przez Karla Lentze, posiadał 837 metrów długości i był wówczas jednym z najdłuższych w Europie, oraz drugi most, wyłącznie kolejowy, zbudowany w latach 1888-1890 przez inżyniera Martensa. Nad Wisłą kończymy nasz spacer i dziękujemy tym wszystkim, którzy nam towarzyszyli. Mówił Zdzisław Bergiel, przewodnik z Fabryki Sztuk w Tczewie. Dziękuję.